Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed derbami Krakowa. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Artur Skowronek. Dzień dobry. I wraz z trenerem zapraszamy do zadawania pytań. Bartosz Karcz. Panie trenerze, no, czasu na lizanie ran po sobotnim meczu nie było zbyt dużo, więc chciałem zapytać od razu o sytuację kadrową. W pierwszym rzędzie o zdrowie Jakuba Błaszczykowskiego, bo on po pierwsze poprosił o zmiany w tym meczu, a po drugie no, schodził później przez strefę mieszaną, utykając, więc chciałbym zapytać, jak to wygląda. No i oczywiście też pytanie o pozostałych zawodników. No, Kuba na pewno jest do dyspozycji. Te dwa dni wystarczyły, żeby zregenerował się i żeby te mikrourazy po prostu od niego odeszły, kolokwialnie mówiąc. Nie będzie z nami Łukasza Burligi, nie będzie dalej z nami Pawła Broszka, reszta są do dyspozycji. Oczywiście Turgemana nie ma, ona też. Michał Białyński. Ja chciałem właśnie w nawiązaniu do Bartka pytanie, czy to panie trenerze były naprawdę lizanie ran, bo jak ja spojrzałem na tabelę za 2020 rok, to jesteście na drugim miejscu za Legią Warszawa. Na 10 punktów nikt inny nie ma poza tymi dwoma zespołami. Czy faktycznie ten remis traktujecie w kategoriach porażki? Dziękuję. Tak, traktujemy to w kategoriach porażki na pewno, bo jeżeli dostajemy bramkę w 95 minucie, to żal, że nie zrobiliśmy jeszcze lepszego bilansu, ale cały czas podkreślamy to słowo pokora i nie inaczej jest, rozmyślając już tak na chłodno o tym ostatnim meczu i o dorobku, który zrobiliśmy w tych czterech meczach. Także wyciągnęliśmy naprawdę dużo z tych nie tylko ostatnich minut w tym meczu i wierzę w to, że po prostu nie będziemy popełniać tych samych błędów. Kamil Kania. Dzień dobry panie trenerze. Pan jest ze Śląska, to pan zna klimat takich lokalnych rywalizacji doskonale. Chciałbym zapytać, no jak tutaj pan, jakie ma pan wrażenia przed tym meczem derbowym w Krakowie, no bo to będzie pierwsze pana spotkanie z Krakowem. No myślę, że po meczu możemy więcej powiedzieć, bo rzeczywiście będzie to mój debiut, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast spodziewam się, pomimo tego, że niestety nie będzie naszych kibiców, już przed wjazdem na mecz, przed wjazdem na stadion Krakowi, dużego wsparcia naszych kibiców, które na pewno poczujemy. Wiem, że będą z nami wtedy, kiedy będziemy stąd wyjeżdżać i zrobimy wszystko, żeby im oddać to wsparcie, to zaufanie, po prostu bardzo dużą determinację i ambicje w tym meczu. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jarosław Kowal. Pamiętasz, jakie znaczenie będzie miało to, że ten mecz jest rozgrywany właśnie we wtorek, trzy dni po ostatnim meczu? I też o termin, drugie pytanie. Czy w związku z tym, że no właśnie nie było takiego całego też mikrocyklu i całych przygotowań tygodniowych do meczu, czy jakoś inaczej, czy ta otoczka związana z derbami i ten klimat derbów, no, nie wiem, czy pan go zdążył już poczuć, czy jeszcze nie? No, mówiłem przed meczem z Wisłą Płock, że całą energię wyrzucamy na to spotkanie i tutaj jest krótki teraz moment przygotowań do tego meczu derbowego, ale wiemy, jak bardzo ważny jest to mecz dla nas wszystkich. Cała nasza szatnia napędza się pozytywnie na ten jutrzejszy mecz i no, przygotowania rzeczywiście były specyficzne, są specyficzne, bo to jest mała przestrzeń czasowa i trzy mecze do rozegrania, ale my o tych przygotowaniach, o tym planowaniu myśleliśmy w styczniu i po to było takie obciążenie, takie łamanie barier w przygotowaniach, żeby to nie było dla nas problemem. I wierzę w to, że po prostu będzie duża intensywność przez całe 90 minut, które spowoduje, że zapracujemy na pełną pulę w tym meczu. Bartosz Karcz. Panie trenerze, po meczu z Wisłą Płock Maciek Sadlok powiedział coś takiego, że czasami, jeżeli szukać pozytywu w jakiejś tej sytuacji, przed ważnymi meczami taki zimny prysznic w postaci straconej bramki w czasie gry się przydaje, że trochę sprowadza na ziemię, żeby nie odlecieć po prostu. Czy pan by się podpisał pod takimi słowami swojego zawodnika? Może nie aż tak dobitnie, ale to pokazuje, że Maciek i wszyscy my, trenerzy, piłkarze, nauczyliśmy się też pokory w tej ostatniej minucie tego meczu, nie tylko w tej ostatniej minucie. I było rozgoryczenie, bo jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi, ale zawsze powtarzam, róbmy to, na co mamy wpływ i wiemy, że popełniliśmy błędy
prowokując stałe fragmenty gry, czyli największą siłę Wisły Płock, tym bardziej w końcówce. I dlatego wrażenie jest takie, że bardzo nisko broniliśmy i tego absolutnie nie chcieliśmy. Także no, człowiek umiera głupi, bo popełnia te błędy cały czas, ale ważne, żeby tych samych nie powielać. I do tego zmierzała odprawa i analiza po meczu z Płockiem. Michał Knura. Trenerze, jak słuchałem Michała Probierza o 10 i słucham teraz pana, to powtarza się to, że były błędy i wygrać może mecz ta drużyna, która ich nie popełni. I teraz jak pan wpływa na drużynę, żeby te stare błędy nie siedziały w głowie, bo to jest sposób i to może być przeważyć, kto zejdzie jutro z boiska zwycięski, kto szybciej zapomni o tych błędach, no bo Cracovia też trochę kuriozalne bramki straciła w Warszawie, szczególnie pierwszą. Myślę, że do piłkarza trafiają argumenty i między innymi o to oparliśmy się, ile fauli, w których strefach w drugiej połowie zrobiliśmy, wiedząc o tym, jak silna broń to stałe fragmenty gry Płocka i po prostu nie kontrolowaliśmy emocji w końcówce tego meczu, dlatego nie kontrolowaliśmy przebieg meczu i na tym musimy zapanować, bo ci piłkarze będą jeszcze bardziej chcieli jutro i kontrola emocji uważam będzie bardzo ważna. Grzegorz Wojtowicz. Chciałbym zapytać o przygotowanie fizyczne, bo trener Probierz właśnie mówił, że to będzie kluczowy czynnik. Czy pan tak nie odnosi wrażenia, że patrząc na mecze Wisły, że ta krzywa formy troszkę idzie w dół, bo już mecz z Koroną był troszkę słabszy, ten z Płockiem był najsłabszy, co wszyscy podkreślają. Także nie ma pan obawy, że ta krzywa idzie w dół i czy planuje pan jakieś zmiany w składzie bo po tym meczu z Płockiem? W ogóle nie obawiam się, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, bo wiem, co zrobiliśmy w zimie. Jesteśmy przygotowani na to, żeby zacząć od początku intensywnie i skończyć ten mecz intensywnie. Oczywiście wszystko weryfikuję, bo jest nie inaczej było z Koroną i z Płockiem. Bardzo szybko strzeliliśmy bramki w tych obydwu meczach, bo mieliśmy pozytywne nastawienie i dużo agresji wrzuciliśmy od początku w te mecze. I na pewno nie ma założenia, żeby odpadać nisko po strzelonych bramkach, ale reaguje przeciwnik i czasami potrzebujemy za dużo czasu, żeby do tego się dopasować i żeby wziąć znowu stery w swoje ręce. Natomiast ja nie uważam, że ten mecz był najsłabszy. Pokazałem naszym piłkarzom wiele bardzo dobrych momentów naszej gry. Przede wszystkim w takiej organizacji, kiedy byliśmy razem. I nawet 90. minuta, gdzie był zorganizowany wysoki pressing i bardzo dobre zachowanie się Maćka Sadloka, wymuszenie tego faulu. Natomiast później był aut, przy którym bardzo mocno zamknęła nas Wisła i mieliśmy niedowagę przy tym rzucie z autu i niepotrzebnie sprowokowaliśmy rzut wolny. I to determinuje potem, myślę, jakieś tam kolejne zdania. Oczywiście widzimy niedociągnięcia w naszej grze, ale uważam, że wielu piłkarzy, naszych piłkarzy, od początku rundy było na dobrym poziomie z formą i uważam, że nie spada to. Ale oczywiście będzie szansa na weryfikację znowu jutro. Ja wierzę w swoich piłkarzy. My mamy naprawdę bardzo dobrą drużynę, świadomą drużynę. Wiedzą, co nas jutro czeka i wiem, że dzięki temu, że mamy bardzo dobry klimat w szatni, bardzo dobrą atmosferę, przezwyciężymy też trudne momenty, które na pewno jutro na boisku będą. Bartosz Karcz. O Cracovia chciałem zapytać, bo to zespół, który no zdecydowanie lepiej prezentuje się na swoim stadionie. Tam się czuje dobrze, tam potrafi grać z rozmachem. Jakiego przeciwnika pan się spodziewa jutro i gdzie widzi pan główne atuty w zespole Pasów? Mało czasu było na opracowanie przeciwnika, ale zrobiliśmy to i uważam, że sumiennie to zrobiliśmy. Jest tam na pewno powtarzalność, o której nie chciałbym tutaj szeroko mówić, czy to w ataku, czy w obronie, jeżeli chodzi o taką organizację gry. Ale wiemy, jak przeciwnik otwiera grę, jak ustawia się do wysokiego pressingu wtedy, kiedy my będziemy otwierać grę. Wiemy, jak już będzie wyglądała reakcja Cracovii wtedy, kiedy już rozpocznie się ten mecz. Poznaliśmy wiele wariantów stałych fragmentów gry przeciwnika. Temu się musimy przeciwstawiać, wystrzegać się rzutów wolnych, rożnych.
Dlatego to też będzie determinowało naszą taktykę, ale no niestety nie mogę dzisiaj o niej szeroko mówić. Michał Knura? Sposobem Krakowi na grę jest duża liczba dośrodkowań. Nikt chyba widzę nie ma więcej od drużyny Probierza. Fantastycznie to zatrzymała Legia, szczególnie w pierwszej połowie w ostatnim meczu. Uważa pan, że ma też na tyle silny zespół, że też będzie to potrafił zneutralizować? No tak, bo mam nadzieję, że wyciągamy wnioski. Oczywiście mają przewagę wzrostową i to może być problemem, bo na pewno nasi piłkarze będą blisko przeciwnika, będziemy walczyć, ale może zabraknąć po prostu centymetrów, oby nie. Dlatego musimy tych stałych fragmentów się wystrzegać, ale wiele jest charakterystycznych elementów. Ja chociażby Jabłoński, Heli, którzy bardzo mocno wprowadzają w drugą linię piłkę w ataku pozycyjnym. Po zagraniu do przodu idą nawet w pole karne, właśnie po to, żeby być wykończeniem dośrodkowania. Mają automatyzmy w bocznych strefach, robią to szybko. Dlatego na pewno ważna sprawa jest bronienia światła naszej bramki i zamykania pewnych rzeczy. Michał Białoński. Panie trenerze, pan dużo mówi o tym aucie, rzucie wolnym, do którego być nie powinno dojść. Natomiast ja chciałem zapytać, jednak o ten rzut wolny, o te dośrodkowanie, bo piłka moim zdaniem na tyle długo leciała, że i stoperzy, i prawy obrońca powinni zareagować lepiej na to dośrodkowanie. Czy analizowaliście, czy powiedzieliście sobie, co było nie tak, jeśli chodzi o tą 95. minutę? Dziękuję. Tak, oczywiście i wróciliśmy oczywiście do poprzednich momentów, jak prowokowaliśmy i ostrzeżeniem już takim dobitnym był strzał w poprzeczkę Sheridana. Identyczna sytuacja, identyczne błędy. Też cwaniacko Sheridan się zachowywał, bo były tam wybloki, wypchnięcia i dlatego zabrakło jednemu z naszemu piłkarzy, żeby po prostu nawet powalczyć z Urygą. Także musimy przeciwdziałać wyblokom, złapać trochę dystansu, będzie lepiej. Kamil Kania. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o Kamila Wojtkowskiego, bo rozegrał już 3 spotkania w 2020 roku. W każdym jak na siebie wyglądał bardzo dobrze, a w tym ostatnim meczu z Płockiem to jeszcze nie odpuszczał, walczył o każdą piłkę. Zastanawiam się, jak pan do tego chłopaka dotarł, bo wielu próbowało i no, z marnym skutkiem. Panu chyba się jednak udało. Myślę, że całemu sztabowi, bo na każdą rozmowę człowiek inaczej reaguje i każdy z nas inaczej by z tym Kamilem porozmawiał. Myślę, że każdego człowieka po prostu trzeba zrozumieć i dać mu się wysłowić, dać mu się wygadać, zrozumieć dlaczego reagował tak, a nie inaczej i mu pomóc. Jeżeli z tego skorzysta, to pracujemy razem. Jeżeli coś tam się zaczyna łamać, no to okej, to wybieraj tą drogę. I myślę, że to było charakterystyczne w naszej współpracy. On po prostu docenił szansę, a poza tym on dobrze wie, ile może stracić. Kończy mu się kontrakt, kończy mu się wiek młodzieżowca. To jest jego moment, gdzie może pokazać, że wielu się myliło, mówiąc o nim tak czy inaczej. Michał Białoński. Panie trenerze, derby to też gorące emocje na trybunach. Ja wiem, że teraz Wisła gra na wyjeździe i bez udziału własnych kibiców. Chciałem zapytać, czy pan sobie wyobraża ze swojej strony taką reakcję, jaką pokazał ostatnio Hansi Flick z Bayernu, gdy kibice Bayernu obrażali władze Hoffenheim i on zdecydowanie poszedł, zresztą cały klub zdecydowanie zaprotestował przeciwko temu. Dziękuję. Myślę, że to była słuszna reakcja i więcej bym nie chciał tutaj się wypowiadać, bo może za dużo opowiem. Natomiast no, my na co dzień i właściciele, i prezesi, i piłkarze, trenerzy pracujemy dla kibiców, pracujemy dla nich, pracujemy dla ich emocji, pracujemy dla rozrywki. No i szkoda, że ktoś po prostu tej pracy nie docenia, tych grubych milionów, które człowiek po prostu wyciąga, żeby te emocje dawać. I tyle chciałbym powiedzieć. No mam nadzieję, że jutro po prostu obydwie drużyny i pomimo tego, że naszych fantastycznych kibiców nie będzie, stworzymy bardzo dobre widowisko. My dla swoich kibiców, oni dla swoich. Mają państwo jeszcze pytania? W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.